Grupa 7A, biało-czerwona z Garwolina. Patronem grupy jest Święty Wojciech. Grupa liczy 212 pątników. W grupie przewodzi ksiądz Krzysztof Banasiuk, alumni Adrian Gędek i alum Rafał Gryłka. W grupie pielgrzymuje siostra dr Hanna Stefańska-Bara. Jest 6 pielęgniarek, 12 porządkowych, 15 osób w służbie liturgiczno-muzycznej. Najmłodszy pątnik to brat Leon Tobiasz, 11 miesięcy. Najstarszy pątnik, brat Mieczysław Chodak, lat 69. Grupa 7A wyszła z Garwolina. Nic jej nie zatrzyma, bo Boga się trzyma. Barwy biało-czerwone są niezwyciężone. Maryja Matka to sprawiła, że nas na szlaku postawiła. Nasze Boże Wojsko liczy 212 żołnierzy. Najmłodszy to Leon, chłopak mały, w naszej drodze bardzo wytrwały. Uśmiechem dopingował i wszystkich rozradował. Najstarszy to Mieczysław, liczy lat 69. Wiek to sędziwy, ale bardzo szczęśliwy. Nasz ksiądz Krzysztof to żołnierz wspaniały, wszystkich prowadzi do niebieskiej chwały. Silna wiara nas na tym szlaku prowadziła i silną miłością ubogaciła. Grupa 7A klęka. Zawierzając Panu Bogu przedstawienictwo Maryi, wszystkie intencje, które niosła przez te dni pątniczego szlaku. Stajemy i z modlitwą na ustach ruszamy przed jasnogórski wizerunek Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Chrystusa, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc chrzciwa Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami na szczycie jasnogórskiej fali zmienia się grupa 7B, grupa Czerwona, grupa z Garwolina, stara się Matki Boskiej Częstochowskiej.